Zadanie siódme. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Ile wynosi dany iloraz? Przepiszę go. Pierwiastek z 12 to pierwiastek z 4 razy pierwiastek z 3. Pierwiastek z 75 to pierwiastek z 25 razy pierwiastek z 3. No i jeszcze pierwiastek z 3. Widać, że pierwiastek z 3 nam się skróci. Pierwiastek z 4 to oczywiście 2. Pierwiastek z 25 to 5. No i pozostaje nam pierwiastek z 3. Teraz należy się jeszcze pozbyć niewymierności z mianownika. Czyli mnożę zarówno licznik, jak i mianownik przez pierwiastek z 3. W mianowniku mamy 5 razy 3, czyli 15. Oto odpowiedź. Ten iloraz jest równy liczbie 2 pierwiastki z 3 przez 15. A to jest odpowiedź A. Zapraszam do obejrzenia rozwiązania kolejnego zadania z egzaminu gimnazjalnego. Zachęcam Cię również do zasubskrybowania naszego kanału na YouTubie. Pistacja Matematyka.